Przewodnicząca Dorota Niedziela, bardzo proszę. Panie Przewodniczący, Panie Ministrze, Wysoka Izbo, Pan użył kilkukrotnie słowa intencje. To ja powiem, rolnicy mówią, że intencjami to jest piekło wybrukowane. I byliśmy w piątek na spotkaniu i rolnicy kolejny raz dostali, plantatorzy dostali obietnice, które mówiły o tym, że będzie lepiej, mamy intencje dobre i tak dalej. A tak jak mówi pani poseł Wcisło, 4 złote to jest jakiś dramat. Według wszystkich informacji, pan o tym wie i pewnie część osób na sali wie, że koszty produkcji są powyżej 5 zł. No jeżeli to jest 5,60, 5,80, to jest minimalna cena, jaka mogłaby być zaproponowana za to tylko, żeby pokryć koszty produkcji. Każdy inny koszt to jest zabójstwo dla rolników i dla plantatorów. Co minister ma zamiar zrobić? Moje też pytanie, jakie jest zaangażowanie Krajowej Grupy Spożywczej, o której mówił pan poseł Plockę? No przypomnijmy, że w grudniu ta grupa dostała 850 milionów akcji z KOWR-u na swoją działalność, wykupili akcje. To ja pytam, co w ramach pilnowania rynków i ceny i regulacji ceny, jaką była między innymi zasada, zrobiła i jakie jest zaangażowanie Krajowej Grupy Spożywczej? Bo z tego, co widzimy, jest jakiś obcy podmiot wyłoniony, absolutnie połączony politycznie i on będzie skupował, więc moje pytanie, jeżeli będzie za taką cenę skupował, za ile będzie sprzedawał, kto to będzie przetwarzał i ile na końcu będzie kosztować ten przecier malinowy, czy maliny rozdrobnione, czy każdy inny produkt. I pytam się, i rolnicy kazali zapytać, piszą te SMS-y, kto na tym najwięcej zarobi, bo na pewno straci rolnik. A propos patriotyzmu i nawoływania do patriotyzmu, to rolnicy mówią, że patriotyzmem teraz jest być rolnikiem. To jest największy patriotyzm, bo jak widać, rząd umywa ręce. Ja tylko przypomnę, że od czerwca tamtego roku rolnicy zwracali uwagę na to, jaki jest duży problem ze zbożem, nikt ich nie słuchał. Po 10 miesiącach nagle, dopiero po protestach, okazało się, że trzeba dopłacić 10 miliardów i trzeba stworzyć jakiś system. Dokładnie w tym samym czasie było mówione też o owocach miękkich i o malinach. Pan mówi o tym, że monitorujecie państwo sytuację. No to ja przeczytam z drugiej strony materiału, który państwo nam przysłaliście. W Polsce nie zbiera się oficjalnie danych na temat zasobów mrożonych owoców. To co państwo monitorujecie? Ja pytam, przepływają przez granicę mrożone owoce. Analogiczna sytuacja do zboża. Przecież służby graniczne mają informacje, ile wpłynęło, kiedy, kto to importował, skąd to przyjechało. Na spotkaniu w ministerstwie zwracałam też uwagę na to, że jesteśmy granicą Unii Europejskiej i pan minister często zwraca się i obwinia wszystko za wszystko problem Unii Europejskiej. A jak pan chce udowodnić w Unii Europejskiej, że mamy problem z malinami, że mamy problem z zbożem, skoro nie mamy danych? Musimy pokazać, że wpływa, że spada cena, że mamy problem z tym, że to nie jest spekulacja wewnętrzna, tylko napływ dużej ilości surowca z zewnątrz. Skoro na moje pytanie, czy i w jakim stopniu jest badany materiał, jest badany malina, która przyjeżdża, pani z sanepidu odpowiedziała, że każda partia, ale trzeba było dopytać, że partia to jest na przykład 10 tirów. To nie jest tak, że każdy tir jest badany. I moim pytaniem, jeżeli chronimy rynek Unii Europejskiej, rynek 500 milionów konsumentów, bo po wejściu przez naszą granicę już nikt tego nie będzie dalej badał. Może w przetwórniach będzie badane. To jak my go chronimy, jeżeli każdego jednego tira nie zbadamy, a mamy do tego prawo. To nie jest zabronione, mamy do tego prawo, żeby zbadać każdy jeden transport, który przyjeżdża do Polski. Dokładnie zbadać, sprawdzić informacje, czym jest opryskiwane to na nieeuropejskim rynku, żeby robić badania takie, bo często część z tych produktów, z tych oprysków nie jest już od dawna stosowane. I tego oczekiwaliśmy, że państwo przedstawią nam dzisiaj program, jak to będzie wyglądało, jak to będzie trwało, jak zablokujemy, między innymi przez to, że będziemy dokładnie badać każdą partię, a nie tak jak ze zbożem otworzymy po prostu drzwi i wpuścimy absolutnie szerokim strumieniem wszystkie możliwe transporty, które przychodzą. To z pytaniem, jak monitorujemy. I jeszcze jedno. Właśnie,
Jak państwo chcecie uzasadnić między innymi, bo na tym zawsze polega rozmowa użycia klauzuli ochronnej, że trzeba uzasadnić swój wniosek klauzuli ochronnej. Skoro w materiale na komisję piszecie państwo, że takich danych nie sprawdzacie. Krajowa Administracja Skarbowa wszystko i celna ma wszystko w swoich dokumentach, tylko trzeba to wykorzystać i sprawić tak, żeby pomóc rzeczywiście rolnikom. Ja mam pytanie jeszcze jedno. Czy może mi pan minister wytłumaczyć, jaka jest konstrukcja tego interwencyjnego skupu? Czy kto skupuje, gdzie będzie sprzedawane, kto będzie odbierał i jakie marże będą naliczane dalej? Bardzo dziękuję panu.